Kim ty jesteś? Kto to jest? On streamuje, ja widziałam na TikToku shota kiedyś. Cześć. Udaje ci się dzisiaj potrolować? Tak, ale co ty o tej godzinie robisz tu? Wakacje się skończyły i mam taki content, że masakra. No, no ja streamuję. Jak ja tu siedzę, to bym się poruszył, że to nie jest kurwa typiara. Ej, twoje ludzie mu się nie kojarzę, a kto to? Jakiś nowy celebryta? Współlokator. Nowy celebryta? No ja nie wiem. Nowy współlokator, a zmieniłaś mieszkanie? Nie, te same. Okej. Okay. Widziałem, że z prostu takimi dwoma dziewczynami streamowałaś, a na ciebie mieszkanie też, czy nie? Nie. Kolegujemy się tylko. Już tylko jedna została. Okej. Okay. Widziałaś, jak było ty w czarnej dupie, aż mu współczuję. A z drugiej strony sam sobie to zrobił. Kto? Wolcik, bo on dostał wypowiedzenie miesięczne z mieszkania, z tego pokoju, co wynajmował. Właśnie nie pytałam, a co się tam stało? Znaczy tak w skrócie, no nie będę teraz zamulał, bo mnie widzowie chcą tutaj wierzę trollowo, ale po prostu znalazł pierwsze lepsze mieszkanie, żeby wynajmować pokój, ale ten pokój ma standardy dużo gorsze niż miał wcześniej i na dodatek po prostu jego współlokator nie wie, że on jest streamerem, ma taki kurwa malutki pokój jak tutaj moja przestrzeń i warunki są dużo gorsze, jeszcze raz powtórzę, a za wynajem jest jeszcze większy niż wcześniej, nie? To czemu on zrezygnował z tamtego mieszkania? Słucham? Czemu on zrezygnował z tamtego poprzedniego? Do tego wypowiedzenia wydaje mi się, że chyba było tak, że po prostu właściciel tego mieszkania miał po prostu je sprzedać czy coś. Aha, okej. Okay. No, a on chyba sobie nie zdawał sprawy, bo ja też jestem z tego miasta, z Gdańska, on też w Gdańsku jest. I jest strasznie ciężko, jeżeli chodzi o wynajem. Przede wszystkim ceny są ogromne. W Warszawie tak samo. Ja mam szczęście, że ja zostałam właśnie w tym mieszkaniu. Jeszcze się nie wyprowadzałam do innego, bo teraz to ja bym miała za to mieszkanie, co teraz mam, gdzie mogę mieć współlokatora w tym mieszkaniu, to ja za kawalerkę bym tyle samo płaciła. Coś myślę, jeszcze na obrzeżach miasta to jest... Tylko ty masz wynajem pokoju, czy mieszkanie? Nie, ja mam mieszkanie, tylko po prostu mam dwa pokoje, więc mam współlokatora, nie? A normalnie mam salon, mam kuchnię... Razem, nie? Spoko. No, bo te ceny oszalały, naprawdę. Już nawet nie chodzi, wiesz, ja nie jestem jakiś tam koreański czy co, tylko nawet to same skrajnie mają przerąbane. A teraz te stawki, ten prąd, to wszystko, to po prostu ciężko cokolwiek znaleźć. No jest, teraz bardzo ludzie, ciężko. Ludzie po prostu jak widzą na ogłoszenie, że można coś wynająć, to wybierają to w ciemno. Ty robisz takie nocne streamy w tygodniu? Wiesz co, ja mam przedłużonego od wczoraj i po prostu tak, przedłużyło mi się bardzo długo. A ile ci jeszcze zostało? 65 godzin. O kurwa, ale lecisz w chuja, czy lecisz grubo po prostu? Nie, jedyna przerwa jaką zrobię będzie dzisiaj w nocy, żeby komputer mi odpoczął, bo nie przemyślałam tego i przed wczorajszym streamem miałam komputer przez jakiś tydzień cały czas na obrotach, więc chcę, żeby, bo on jest dość ciepły, chcę, żeby mi nie wybuchnął i zrobię jakieś 4-5 godzinek przerwy, rano wstanę od razu i jeszcze streama ciągle do końca. Jest to w sumie argument, który w sumie rozumiem, bo bardzo mi się nie podoba, jak to też robi przedłużone streamy i po prostu mówi, dobra, wiecie co, ja sobie odrobię tego streama. To jest takie nie, no tak, to tak, to faktycznie. Znaczy mnie to irytuje. Mnie też. Kogoś miałam dać jako przykład, ale to już nieważne. A nie, no przykładów byłoby bardzo dużo. A twój współlokator coś tam jak ty widziałał, czy tam jest, żeby nie. Ci wprowadzić? Nie. Tak przyszedłem sobie. On przyszedł sobie, ja wiesz, siedzę cały dzień przed komputerem, przyszedł sobie, siedzi ze mną, nie? A spoko. A znaliście się wcześniej? Ze szkoły. Ze szkoły, no, z klasy. A, to też mega spoko. Jak to... Jak w ogóle masz na imię? Filip. Aha, okej. Okay. Czego kurde się zaśmiałeś? Ja Marcin jestem. A ty zyskasz jak masz na imię, bo w sumie Martyna. A Martyna, a to też łatwo będzie zapamiętać, nie powiem czemu. Ma wierną wizję Martynę na tego. Tak? No, tylko zawsze szybko idzie spać jak odpalam streama. Pyta kiedy streamie, jak odpalam streama to zasypia od razu. Taki urok. A czy to jest ta Martyna z Omy? Tak, to ona. No wiem, ona też mnie oglądała w taki czas. No to właśnie, o nią mi chodziło. No. Tak jest. Ej, w ogóle... To jeszcze miałbym do ciebie pytanie, bo ty zaczęłaś na początku na TikToka, potem założyłaś sobie kanał na YouTubie. No.
I na TikToku zrobiłaś coś takiego, że dodałaś kanał na TikToku i powiedziałaś, jak miałaś ten kanał, jak miałaś założonego tego TikToka i założyłaś sobie kanał na YouTube, to powiedziałaś, słuchajcie widzowie, założyłam sobie kanał na YouTube i widzowie z TikToka, chcielibyście przyjść do mnie, zobaczyć moje streamy? No tak, tak. Ale mi nie przeszło w ogóle z osób z TikToka. Powiem ci, że ja musiałam na YouTubie cisnąć, bo miałam nie TikTok. No jakby TikTok shoty na TikToku oddają, takie krótkie wycinki po prostu z live'ów, ale budowanie konta, a potem przesyłanie widzów tak średnio, bo oni nie za bardzo przechodzą. Wolą się jednak na tym TikToku, wiesz. Spoko, spoko. Dobra, ja sobie pochwalować, miło było się spotkać. Powiem tak, kurde, dobra, wiesz co, nie ma co... Powiem tak, wydaje mi się być bardzo sympatyczna, jesteś taka family friendly, jeżeli chodzi o streamy. Oj nie wiem, tylko po prostu teraz jestem zmęczona. Jak będziesz robiła jakieś mocniejsze streamy, typu właśnie wkręcanie jakichś typów, że będą myśleć, że masz 14 lat, to ja będę kurwa siedział na tych streamach cały czas, bo to ci zajebiście wychodzi, ale do tego trzeba mieć psychę i to też jest pojebany content. Ale myślę, że od czasu do czasu, jakby zrobiła taką akcję, byłaby naprawdę beka. Okej, dzięki. To miłego wieczoru. Pa, pa. Dziękuję. To jest chłop z filtrem, on troluje na Omę ogólnie. Także, no, tak, to jest chłop z... Nigdy z nim nie gadałam w ogóle, ale ja go znałam. Znałam go, mam wspólnych znajomych.